Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar, a to kolejny odcinek z naszej serii Bitwa Widza, czyli serii, w której pokazuję wasze bitewki. Po ostatnim live'ie dostałem już dobre powtórki od was, także dziękuję, jesteście wielcy moi drodzy. Dzisiaj bitwa gracza Kamiłośmiera, znanego tutaj mojego współprowadzącego na kanale Pan Dolar WOT. Po prostu, który zawsze ze mną gra, który jest praktycznie na każdym filmie, na każdym streamie, także jest to nieodłączny filar tego kanału. Pozdrawiam cię, Kamilu. I dzisiaj wysłał on bitewkę na Leopardzie 1, 10. tierze niemieckim, który to charakteryzuje się niesamowicie przyjemnym działem oraz dużą mobilnością. Ile uda się zrobić w tej bitwie, przekonajmy się sami. Osobiście bitewki nie oglądałem, widziałem tylko wynik, także sam jestem ciekawy, co tu się podzieje. Ładne wychwycenie na przejeździe. I kolega w bacie niestety oberwał tutaj. Kamilos gra w plutonie. I kolejny strzał, tym razem w krana. Na razie bardzo elegancko, strzały na przejeździe i jeszcze lodóweczka na szczęście nie trafia, a my trafiamy. I 1200 damage'a zrobione w parę sekund. No niesamowite. Bardzo dobre ustawienie, widać tutaj. Widać tutaj po prostu skilla. Ziomek wiedział, gdzie stanąć, gdzie powinien się pojawić. No i dzięki temu tak naprawdę zrobił 1250 damage'a, nie tracąc nic. Na razie 2-0. Bitewka zaczyna wyglądać całkiem sensownie. No a my próbujemy teraz coś od tej strony i proszę bardzo, coś sobie tutaj jeździ. Niestety pada nasze BR, a my dostajemy spota. Ta flanka tutaj pada, więc Kamil postanawia zawrócić i wspomóc tutaj naszego HTK w VZ 55. Ale niestety dostaje od Manticory z boku. Więc tracimy pierwsze punkty HP. Ale jednocześnie oddajemy strzał. Teraz niestety nie trafiliśmy, a szkoda, bo mogło być więcej damage'a. Rozsądne wycofanie się, wrogowie się ulewają, my mamy papierowy czołg, więc tak naprawdę nie możemy nic już zrobić po tamtej stronie, bo po prostu zginiemy. Teraz szczęśliwie przyjęcie na gąski przez Leoparda 1, właśnie od Leoparda 1, ale przez Leoparda 1 to również jest prawidłowe stwierdzenie, moi drodzy. No i co, ustawiamy się na obronę. Kolega wozi tutaj, jak sam mi napisał w mailu, dyrektywę na kamuflaż, ponieważ nie ma zrobionego kamuflażu na załodze, także powinien mieć całkiem niezłe kamo dzięki tej dyrektywie. No i co, celujemy teraz. Obiekt 277. Pięknie, pierwszy strzał oddany. I czy uda się go dobić? Elegancko, pierwszy frag, 2300 uszkodzeń na naszym koncie. Celujemy dalej, jak pancer E100, niestety nie przebity. Teraz kolega ładuje haeki, ale w sumie nie wiem po co, być może tam jechał jakiś miękki czołg. I znowu celujemy i tym razem ładnie z goldzika wchodzi za 400. No jak widzicie, całkiem niezły kamuflaż pozwala nam stać w tym miejscu i oklepywać sobie wrogów. Teraz znowu w krana. Przekraczamy już 3000 uszkodzeń. I mamy jeszcze AMX-a. 3600 już na naszym koncie. Bardzo ładnie. Wrogowie nas olewają, o co ciekawe. Teraz ładnie obiekcik zdjęty i robimy drugiego fraga. Prawie 4000 na naszym koncie. To już jest niezła bitewka. To już jest bitwa, gdzie jakbyśmy zginęli, moglibyśmy powiedzieć: OK, zrobiłem swoje, zrobiłem wystarczająco. Ale kolega oczywiście się nie poddaje, bo dla niego ta bitwa dopiero się rozkręca. Jak widzicie, wrogowie z jakiegoś powodu po prostu dają się klepać, co pozwala nam zrobić już 4700 uszkodzeń i być może nawet teraz tego kranika dobijemy. No i bardzo ładnie. Przekraczamy 5000, moi drodzy, i trzeci frag na naszym koncie właśnie się pojawił. 10 do 5, także wygląda, że będzie wygrane. Mamy jeszcze całe HP. Jest bardzo dobra sytuacja. Trzeba się postarać i zrobić jeszcze jakieś damage'a. Tutaj mamy jak pancera i ładny strzał za 440. Oj, to się może niedobrze skończyć. Wymiana z jak pancerem E100. I dostajemy za 1050. I tak szczęśliwie, bo to było praktycznie średnie obrażenie. On ma 1050 średnich, także
Mogło być mocniej, mogło być o wiele mocniej. No ale dobra, można sobie było pozwolić na takie przyjęcie. Niestety pechowo teraz Leopard dostał po gąskach, a my jesteśmy na jeden strzał. HP, którego mieliśmy tak naprawdę bardzo dużo, wyparowało w sekundę. Także jedyne, co możemy teraz zrobić, to klepać z dystansu. I mamy Leoparda, oddajemy mu za 400, już 6700 uszkodzeń. Bardzo dobra bitewka w tym momencie. A patrzcie, że mamy jeszcze całkiem sporo wrogów, nie? Mamy tutaj lodówkę na pełnym HP, mamy Leoparda na pełnym HP, tam wyżej. No i jeszcze gdzieś arcioszkę skrytą, no zobaczymy, co Kamil tutaj zadziała w tej kwestii. Ładne żonglowanie amunicją, jak najbardziej na plus w tej bitwie. Wykorzystanie parametrów czołgów, takie jak kamuflaż, zajęcie dobrej pozycji, no po prostu to jest, to są umiejętności. Teraz ładny strzał za 420. W lodóweczkę. Za 507. Tutaj ładnie wykorzystujemy haeki. Lodówka nas widzi niestety. I dobijamy za 405 haeczkiem elegancko. Przekraczamy 8000 damage'a, 13 do 9, moi drodzy. I jedziemy po arcioszkę. 4 fragi na koncie naszego bohatera. Powrót na pociski zwykłe. Leopard dalej jest na full HP. Więc jeszcze jest w co strzelać, nie? Szybko musimy się przemieścić i proszę bardzo, mamy Artę. Szybki przerzut na haeka i dobijamy Artę za 460. Szybki powrót na normalne pociski. Strasznie mi się podoba to żonglowanie amunicją. Bardzo fajna bitewka. Naprawdę widać, że kolega wie, co tym czołgiem robi, że to nie jest takie klikanie w klawiaturę i wiecie, a może coś się uda. Tylko rzeczywiście znajomość czołgu, znajomość miejscówek, no tutaj jest pokazane po prostu doświadczenie naszego bohatera. Ładny strzał w Leoparda, przekraczamy 9000 damage'a. 5 fragów, 9000 damage'a, moi drodzy. No 9 koła to już jest wynik, którego nie robi się na co dzień. Także gratuluję Kamilu bitewki. Bardzo fajna bitewka, dziękuję za podesłanie, oglądanie jej, to była dla mnie czysta przyjemność. Także ja zapraszam Was na screeny końcowe. No i tam się widzimy również na podsumowaniu. No i moi drodzy, witam Was już na podsumowaniu. Oczywiście nie mogło zabraknąć M-ki, mamy również Brutala, Wojownika, Ogień Skuteczny i Duży Kaliber. Standardowe medale, aczkolwiek gratuluję M-eczki na tym 10 tierze. Jeżeli chodzi o wynik, 1327 bazowego expa, jesteśmy najlepsi w każdej tutaj kategorii, jak widzicie. Od damage'a idąc przez zniszczenia po expa, kończąc na medalach. Kamil zajął pierwsze miejsce i nie dziwne, bo zrobił dużo więcej niż cała jego drużyna. Także gratuluję raz jeszcze. Gdyby nie Kamil, to ta bitwa zakończyłaby się na pewno porażką. Patrząc na różnicę w damage'u naszych topowych czołgów. 25 strzałów oddanych, 24 trafienia, 22 przebicia, także widać dużą skuteczność tutaj, tylko 3 strzały tak naprawdę nie dały nam damage'a, z czego 2 były trafione, ale nie przebite, jak pechowa gąska w Leoparda na przykład, więc skuteczność myślę bardzo duża. No i przejechany dystans 3 km, po asyście niecałe 300, no i jeden pocisk odbity. Po odliczeniu kosztów wychodzimy z kontem premium 1000 zł na 1000 srebra na plus, ponieważ duże koszty za amunicję, której poszło dość sporo, w tym goldowej, plus koszty za czekoladkę i materiały eksploatacyjne. No ale oczywiście dychami gra się dla wyników, nie dla zarobku, także na to nie ma co sobie na razie patrzeć, nie? Wyszliśmy na lekki plus, także nie ma tragedii. No bez konta premium minus 50 tysięcy to boli. No ale kolega bogaty, no to kto bogatemu zabrała, nie? No i kończymy mając 8000 expa. Także moi drodzy, dziękuję bardzo za tą bitewkę. Dzięki Kamilu, że tą bitewkę podesłałeś na mój kanał. Fajnie się to oglądało, fajnie się to komentowało. Ja zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę i suba, aby nie przegapić tych innych treści na moim kanale. Trzymajcie się ludziska i do następnego piona. A i oczywiście pamiętajcie, że podesłać swoje linki, swoje bitwy na link podany w opisie na Discordzie albo na maila, który również w opisie się znajduje. Hej ludzka, piana!